Dzień dobry wieczór, tu Omek. Witam was ponownie w świecie Dark Souls. Jesteśmy teraz prawie doskonałym klonem Lotreka. No niestety tarcza trochę nie pasuje. Ale jego zbroja oraz szotel, który zmodyfikowałem do szotela chaosu, błyskawic. To już wymaga grudek tytanitu. O właśnie, których nie mam jeszcze za dużo i nie da się ich normalnie kupić, niestety trzeba farmować, ale to dopiero w przyszłości tak naprawdę. Więc no nie chciałem go jakoś za bardzo ulepszać póki co. Na razie jest plus 2. Zadaje 170 fizycznych, 170 od błyskawic. Całkiem. No i jak to bronie elementalne w ogóle się nie skaluje ze z naszymi statystykami. No ale myślę, że można będzie przynajmniej w jednym odcinku go poużywać. W poprzednim odcinku udało nam się za pierwszym razem pokonać strażników naczynia władcy, czyli Ornsteina, zabójcę smoków i egzekutora Smoła. Powiedzmy, jestem teraz przy pierwszym ognisku w Anorlando. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia strażniczka ognia. So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you her wish will be granted. Rozumiem, że mówi o Guinevere. Teraz tak, mamy duszę strażniczki ognia, którą zabraliśmy Lotrekowi. Jest to dusza, no cóż, strażniczki ognia z kaplicy Firelink. Gdzieś tutaj powinna być, o. No i teoretycznie możemy jej użyć do ulepszenia naszej butelki Estusa. Halo? Go ahead. You may rest here, even an undead. No, ale nie zrobimy tego, bo z tą duszą można zrobić coś lepszego. Coś jeszcze? In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have. But his very research drove him mad. The archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land, high atop the mountain. But I should warn against even an approach. Tutaj mamy już małą wskazówkę, że z Anorlando możemy się dostać do właśnie archiwów książęcych, które znajdują się za tą taką żółtą ścianą mgły, powiedzmy, która wcześniej była zamknięta, a teraz... No dobra, teraz jeszcze nie jest otwarta, ale już niedługo będzie. Okej, nic nowego. Więc myślę, że... zademonstrujemy naszą nową, wspaniałą moc teleportacji, która działa tak, używa się jej z ogniska i może mamy do wyboru kilka punktów docelowych. No nie wszystkie ogniska, nie do wszystkich ognisk możemy się teleportować, ale do tych ważniejszych. Tutaj myślę odwiedzimy ołtarz słonecznego blasku, żeby pogadać z Solerem, który tam powinien być. Byłem już tam wcześniej, ale myślę, że dopiero po zdobyciu naczynia władcy będzie miał nam coś więcej do powiedzenia. Zobaczymy. Oh, hello there. What is it? Have you changed your mind about my offer? No dobra, przyłączę się do nich. Ponownie. And there we are. Now, just say a prayer at the altar of sunlight, right there. Then you shall know the brilliance of our sun.
Okej. Coś nowego? Chyba nie. Oh, hello there. Exhilarating, is it not? The power of the sun. I am blessed to have found such a brave companion. Ach, ten śmiech. Oh, hello there. Exhilarating is I am blessed. Myślałem, że jednak coś jeszcze nam powie, ale być może będzie to dopiero po pewnej rzeczy, którą zaraz zamierzam zrobić. Co my tu mamy? Cóż, tak naprawdę naszym celem jest Firelink. Tutaj słowo albo kilka na temat naczynia władcy i na temat PvP w zasadzie. Mianowicie teraz, kiedy mamy już owe, czy też owo naczynie władcy, stoimy przed wyborem, który raczej jest mało... A to za chwilę. Przed wyborem, który jest no, dosyć mało oczywisty dla graczy, bo nie jest jakby w żaden sposób przez grę wyjaśniony. Ale zaraz, zanim do niego dojdę, do tego wyboru... Fancy meeting you here. You did much for me up above. Sigmoir się tu znalazł. I am grateful. You know, I was thinking the gate, the old fort. Was that your doing? Oczywiście, że tak. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate. This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Jakiś nowy ciekawy cud. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Gdzieś na dół to pewnie w zasadzie może oznaczać tylko chyba Blighttown. Tak jak to było mówione o dzwonie przebudzenia, jeden na górze, drugi na dole i na dole to właśnie było Blighttown. Zobaczmy, co to za cud. Emisja mocy. Jest to trochę podobna rzecz do samej mocy. Moc to jest taka obszarówka, która odrzuca przeciwników, a emisja mocy jest bardziej taki skierowany czar. No, trochę mniej użyć, ale z tego co wiem, no, nie pamiętam, czy ja go w ogóle kiedykolwiek używałem, ale chyba no, po prostu silniejsze działanie wymaga 18 wiary, zwykła moc tylko 12. W sumie mogę używać. Ha. Będzie można zademonstrować. Tak czy siak, ognisko jak widać wciąż nie działa. No ale co z tą strażniczką ognia? Przecież mamy teraz jej duszę. Może coś się da z tym zrobić. No proszę. Hurro! Wskrzesiliśmy Anastazję. I o dziwo odzyskała mowę. Anastasia, of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue not offend. No, czyli jak widać coś ma z tym językiem. Uważa, że jest nieczysty. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. O. Cóż, więcej dusz strażników ognia już nie mamy. Tak, tutaj już nic nowego nam na razie nie powie. Smutne. Wcale się nie ucieszyła tak naprawdę ze swojego zmartwychwstania. W sumie nie wiadomo tak naprawdę, czy ona jest nie umarła, czy nie.
tak jak ja i większość tutaj osobników w Lordran. No dobra, teraz wrócę do naczynia władcy i decyzji, która przed nami stoi. Mianowicie możemy w tej chwili zrobić dwie rzeczy. Dobra, nie będę gadał, tylko pokażę. No. Chociaż nie, głupi jestem. Myślałem, że dopiero teraz Frampt się pojawił, ale przecież już z nim rozmawialiśmy. Więc tak. Możemy teraz Framptowi jakby powierzyć to naczynie władcy. Jeżeli to zrobimy, to stracimy dostęp do jednego z przymierzy, konkretnie Mrocznych Upiorów, które jest dedykowane do PvP. Więc to, co ja teraz zrobię, to w zasadzie już zrobiłem, to było zbackupowanie znowu save'a, tak żeby zrobić małą alternatywną rzeczywistość. Pogadam teraz z Framptem, pokażę wam, co się dzieje, a potem odwrócę save'a i będziemy działali tak, jakby to się nigdy nie zdarzyło. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. It is really you. Framp się trochę rozentuzjazmował. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Tak. Można i tak podróżować, chociaż nie jestem jakimś specjalnym fanem, prawdę mówiąc. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. No, zdejmę hełm, żeby chociaż mieć okazję poprzyglądania się naszej ślicznej twarzyczce, która tak rzadko ma ludzką postać. Więc jesteśmy pod kaplicą Firelink w tej chwili. Widzimy przed nami jakieś naczynie, a raczej miejsce na naczynie. Tutaj właśnie możemy położyć naczynie władcy, a za nami jakieś wielkie drzwi, które oczywiście są jeszcze zamknięte. No to do dzieła. Teraz ja to nosiłem w kieszeni. Kontroler zaczął wibrować. Lasery! I teraz właśnie widzimy, że magiczne żółte ściany mgły znikają. Jest ich więcej niż jedna. Ta właśnie w Anor Londo. Poprzednia była gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Tak samo jak ta. Czyli w sumie trzy. Naczynie władcy działa, powiedzmy, jak zwykłe ognisko, poza jedną specjalną funkcją, której na razie i tak nie możemy wykorzystać. Framp jest po prostu śmieszny z tymi swoimi gumowymi uszami. Very well. As Kingseeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate,
Fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. No. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Wszystkie te imiona powinny być już jako tako znajome, bo wszystkich ich widzieliśmy w początkowym filmiku z gry. Wiemy też, że Seath the Scaleless, czy też Bez Łuski jest w archiwach książęcych, to już nam powiedziała strażniczka z Anor Londo. No, Frampt, te uszy, Frampt powiedział, że no, czterej królowie są z Nowego Londo, czyli w ruinach tutaj pod Firelink. Nito? Możemy się domyślać, że w grobowcu olbrzymów, chociaż to chyba nie było powiedziane. I co jeszcze? A, wiedźma z Izalith. No ale to też już w zasadzie wiemy gdzie. Trzeba udać się przez demoniczne ruiny, tam gdzie rezyduje nadobna pani w tej chwili. Generalnie w tamtym kierunku. Musimy teraz zdobyć te cztery dusze i oferować je jakby na naczyniu władcy, czy też zapełnić naczynie władcy nimi. A wtedy coś się stanie. Spoiler, otworzą się te wielkie drzwi tam na dole. Coś jeszcze? A tak, Frampt tutaj nam jeszcze coś powie. The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked. As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. No, to w sumie tak trochę farewell, dziwnie brzmi, bo chosen undead. Skąd mam wiedzieć, że nie wiem, ci właśnie właściciele dusz lordów są złymi jakimiś istotami. Frampt mi mówi, że są, ale czy można mu ufać? Ach, działa wreszcie ognisko. Co za ulga. No, tutaj akurat nam się już przyda, bo stąd będziemy musieli się udawać do ruin Nowego Londo na dole. I to prawdopodobnie tak naprawdę będzie nasza pierwsza, jakby pierwszy kierunek, w którym się udamy. Chociaż nie. Mamy jeszcze coś do załatwienia w Anor Londo pominiętego. Ale teraz, kiedy widzieliście już historię z Framptem, to zrobię tutaj małe cięcie i wrócę do alternatywnej rzeczywistości, albo z alternatywnej do save'a, gdzie z Framptem nie porozmawiam i będziemy działali dalej.